Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie, gdzie śpiewy przed mulu i płucą ze snu. Tylko w Lwowie. Studio Lwów. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wojciech Jankowski ze Lwowa dzisiaj w Radiu Wnet. Ostatni dzień wielkiej wyprawy, dzień warszawski, a tymczasem ja jeszcze rano dzisiaj byłem w Warszawie i ja w tej chwili znajduję się we Lwowie. I to jest, muszę Państwu powiedzieć, taki dzień, kiedy nie wszystko działa tak jak należy i wtedy jesteśmy źli, ale nie na siebie, tylko na innych i właściwie czasami nie wiadomo na kogo, bo dzisiaj stanąłem w progu lotnisku przekonany, że mam bilet, że płatność przeszła i ten bilet zostanie zaakceptowany, a potem okazało się, że są schody, bo bilet był nawet wydrukowany i wiedziałem, że zapłaciłem za ten bilet, ale system mnie nie zobaczył. I nawet nie wiedziałem, czy dojadę do Lwowa, czy zostanę w Warszawie i tak się zaczął ten dzień. Ale czasami tak bywa. Nie traćmy nadziei w takich sytuacjach i liczmy na to, że jednak nasze historie zakończą się dobrze. Chciałem dzisiaj Państwu opowiedzieć o dwóch ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w tym tygodniu i prawdopodobnie nie zabraknie nam czasu, ale nadrobimy to w kolejnych naszych audycjach. W tym tygodniu Fundacja Wolność i Demokracja, która opiekuje się między innymi wieloma polskimi redakcjami na wschodzie, obchodziła 15-lecie. To było ważne wydarzenie, a dzień później po raz ósmy odbywał się zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Dwa wydarzenia były bardzo ważne, o dwóch będziemy mówić w naszych audycjach, bo prawdopodobnie dzisiaj czasu nam nie starczy, aby to wszystko przekazać. To, co warto powiedzieć, to co zabrzmiało w czasie zjazdu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, to reakcja na smutną, tragiczną wieść dla nas wszystkich. Zresztą dzisiaj słuchałem poranka Radia Wnet jeszcze w Warszawie, w drodze na lotnisko, że Dorota Kania, redaktor naczelny Polska Press, wspominała świętej pamięci Jerzego Targalskiego. Jest to osoba bardzo zasłużona również dla polskiej, zawsze mam wątpliwości, jak tutaj powiedzieć, postsowietologii, chyba tak można byłoby określić. Jest to osoba, która napisała masę analiz, miała niesamowitą wiedzę. Zresztą to dzisiaj wybrzmiało również w poranku Radia Wnet. Świętej pamięci Jerzy Targalski znał chyba wszystkie języki, od estońskiego aż po albański. Cały ten obszar, który nazywamy Trójmorzem, to chyba niewiele osób, a być może tylko jedna była taka w Polsce, która potrafiła czytać literaturę i artykuły, przede wszystkim polityczne, ale nie tylko historyczne, dotyczące całego tego regionu. Jerzy Targalski, poza tym, że był dziennikarzem, analitykiem, autorem wielu książek, przez wiele lat był wykładowcą w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i spod jego opiekuńczego oka, a trzeba powiedzieć, że był bardzo surowym wykładowcą. Kazał studentom uczyć się właśnie tych egzotycznych języków estońskiego, rumuńskiego, macedońskiego, bułgarskiego, nie wiadomo jeszcze jakich, łącznie z węgierskim. Dla niektórych one były łatwiejsze, jak trafili na słowiański, ale jak ktoś trafił na estoński, to było to nie lada wydarzenie. Wymagał od studentów, aby mieli wielką wiedzę dotyczącą sceny politycznej państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale również znali te języki. Dzisiaj ci ludzie po wielu latach są znanymi analitykami, naukowcami, dziennikarzami, są również w dyplomacji, pełnią czasami bardzo ważne stanowiska i można powiedzieć, że dbają o relacje Rzeczypospolitej z tymi państwami, z którymi relacje są bardzo ważne. Można powiedzieć, że Jerzy Targalski też był spadkobiercą tej idei URL, Ukraina, Litwa, Białoruś, dobrych relacji z tymi państwami i wspólnej obronie przed zagrożeniem, które cały czas wisi na nas, nad nami ze wschodu. Rozgadałem się, ale uważam, że ta informacja i ta dygresja była tutaj potrzebna, bo Jerzy Targalski, tak jak już powiedziałem, jest bardzo ważną postacią w historii polskiej postsowietologii. Nie wiem, czy używa się u nas tego określenia. Kiedyś ono na chwilę się pojawiło. Kiedyś była sowietologia jeszcze, jak istniał Związek Sowiecki, potem się rozpadł i trzeba jakoś tę dziedzinę
analiz nauki i wiedzy nazwać. A więc wybrzmiało to, była chwila ciszy ku pamięci doktora Jerzego Targalskiego, ale poza tym, czym jest Federacja Mediów Polskich na Wschodzie, jest to zrzeszenie, czy raczej grupa zrzeszająca polskie redakcje z państw, które już wymieniłem, takie jak Ukraina, Litwa, Białoruś, Mołdawia i inne. Zresztą zaczynają już dochodzić tutaj redakcje nawet z takich państw jak Węgry, które może nawet to jest wątpliwe, czy są wschodnią Europą. O, Węgrzy się nie poczuwają, ale z polskiej perspektywy można od biedy tak powiedzieć, a nawet Kirgistan. Federacja Mediów Polskich na Wschodzie ma na celu utrzymywanie kontaktu między sobą, wzajemne wspieranie się w wymianę doświadczeń i wspólną troskę o wspólne dobro, czyli o to, aby te redakcje trwały i nie powtarzały się problemy finansowe, które kiedyś przed laty miały miejsce. Dzisiaj chyba już nie czas, by do tego wracać. W czasie tego wydarzenia spotkałem w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na ulicy Foksal w Warszawie, gdzie odbywał się zjazd, panią Marię Przełomiec, redaktor Marię Przełomiec, i przy tej okazji nastąpiła krótka rozmowa o samej Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, ale też o sytuacji naszej tutaj w tej części Europy. Jakie znaczenie ma zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, ten, a ogólnie sama idea Federacji Polskich Mediów na Wschodzie? Myślę, że bardzo duże, dlatego że to jest takie miejsce, że co roku spotykają się przedstawiciele polskich mediów z krajów jednak bardzo różnych. No bo trudno porównać Litwę z Białorusią, właściwie Białoruś to w tej chwili jest zupełnie osobny już temat, Ukrainą czy Rosją, bo również z Rosji tutaj przyjeżdżają media. Po pierwsze, to jest możliwość spotkania się, po drugie, to jest możliwość wymienienia się swoimi opiniami, swoimi doświadczeniami, a po trzecie to jest możliwość uczestniczenia w dyskusjach, w debatach, które moim zdaniem bardzo mocno dotyczą właściwie nas wszystkich. Chociażby to, co dzisiaj żeśmy słyszeli, no kwestie trollingu, kwestie wojny hybrydowej, kwestie wojny propagandowej, to rzeczywiście dotyczy już nie tylko nas dziennikarzy, ale również bezpieczeństwa naszych krajów. A jeżeli chodzi o taki bardzo konkretny wymiar sukcesu Federacji, to można powiedzieć, że takim sukcesem na przykład jest TVP Wilno, które teraz żeśmy święcili drugą rocznicę powstania tej telewizji, dlatego że właśnie tutaj, właśnie na tych spotkaniach Federacji Mediów Polonijnych na Kresach pojawił się ten pomysł i to uczestnicy tej federacji, czyli dziennikarze właśnie z tych zainteresowanych regionów, w tym wypadku z Litwy, naciskali, że coś takiego musi powstać. No i powstało. Chciałem zapytać jeszcze o naszą granicę, naszą, a właściwie wschodniej flanki NATO z Białorusią. Czy została przekroczona już jakaś granica? Mówię tu o tej wojnie broni demograficznej, tak ją nazwę. Granica, no przepraszam, zginęli ludzie. Czego jeszcze chcieć, ale również zginęli ludzie na granicy litewsko-białoruskiej i to jakoś na Łukaszence nie zrobiło najmniejszego wrażenia. Co więcej, Łukaszenka wtedy twardo utrzymywał, że to Litwini strzelali do tego nieszczęsnego imigranta. Różnica polega na tym, że jednak ja na Litwie nie widziałam głosów opozycji krytykujących w czambuł władzę, o, strzelili i na pewno to ma rację Łukaszenka. Natomiast w Polsce z wielkim niepokojem patrzę na internet i widzę, ile osób, czy z głupoty, czy z zaślepienia, z nienawiści politycznej, która w tej chwili rzeczywiście już urasta do rangi poważnego problemu, obarczają, czy posługują się narracją Łukaszenki, żeby uderzyć w polskie władze. To jest bardzo niebezpieczne. Czy możemy ich nazwać politycznymi idiotami? No ja nie lubię takich mocnych sformułowań, ale na pewno spełniają rolę pożytecznych idiotów. Jak pani patrzy w przyszłość, jeśli chodzi o stan polskich mediów i naszą sytuację w tym miejscu, gdzie jesteśmy geopolityczną? Ja w ogóle dosyć pesymistycznie patrzę na stan mediów zachodnich w ogóle. To znaczy one stały się niewolnikami tym razem poprawności politycznej. To nie jest zdrowe dla żadnych mediów. Stan mediów w Polsce oceniam na nie najgorzej, dlatego że u nas jednak są te dwie strony reprezentowane. Nie podoba mi się jedno. Dziennikarze bardzo często zmieniają się w żołnierzy jednej ze stron konfliktu. My nie jesteśmy żołnierzami. My jesteśmy po to, żeby dostarczać ludziom obiektywne informacje. I o tym niestety większość polskich dziennikarzy zdaje się zapominać.
Także od rozmowy o sytuacji na wschodzie, o Federacji Mediów Polskich na wschodzie, nasza rozmowa przeszła ku stanowi polskiego dziennikarstwa w Polsce. Zupełnie zresztą nieoczekiwanie, ale myślę, że ten komentarz jest dość trafny i warto o tym pamiętać w przyszłości. W czasie zjazdu polskich Federacji Polskich Mediów na wschodzie spotkali się dziennikarze, jak już wspominałem, z takich państw jak Ukraina, Białoruś, Litwa, dołączyła w tym roku również dołączyły Węgry, dołączył Kirgistan, dołączyły nowe redakcje z Białorusi. Ale to, co warto oczywiście podkreślić, mówiąc o tej imprezie, to miejsce, jakie w tym wszystkim odgrywa Białoruś, bo jak wiemy, można narzekać na sytuację medialną na Ukrainie, można mieć jakieś zastrzeżenia być może do sytuacji litewskiej, której był poświęcony aż cały panel w czasie tego wydarzenia, ale najważniejsza sytuacja w tej chwili jest na Białorusi. Andrzej Pisalnik, który był gościem tego wydarzenia i który dzień wcześniej otrzymał nagrodę w Fundacji Wolność i Demokracja przy okazji 15-lecia tej fundacji, mówił w czasie spotkań, że coś takiego jak dziennikarstwo właściwie już przestaje polskie istnieć na Białorusi. Jak wiemy, najważniejsi polscy dziennikarze są więzieni. Z tego, co słyszeliśmy, w warunkach okropnych, urągających dobrym zasadom więzienia, do których chyba już jesteśmy przyzwyczajeni. Tutaj, jeżeli możemy powiedzieć, że Polska należy do Zachodu, to na Zachodzie i zapomnieliśmy już, że gdzieś tam są więzienia, które czasami bardziej przypominają te z czasów stalinowskiego niż to, jak teraz są przetrzymywani ludzie. Z tego, co dowiedzieliśmy się, to właśnie w takich warunkach są przetrzymywani nasi polscy dziennikarze, a przypominam, już ponad trzy miesiące Angelika Borys i Andrzej Poczobut znajdują się w areszcie. Andrzej Pisalnik, który był na miejscu i otrzymał nagrodę, powiedział, że praktycznie polskie dziennikarstwo na Białorusi już nie istnieje. Te media są albo praktycznie ich działalność została zatamowana, przykręcona, albo niektórzy zmuszeni do tego, by opuścić Białoruś. Wszyscy pochylili się nad tą sytuacją, wszyscy rozmawiali o tym, co dzieje się na Białorusi, ale rzecz jasna, również w czasie tego zjazdu polscy dziennikarze, polscy redaktorzy naczelni omawiali normalną działalność Federacji Mediów Polskich na wschodzie. Myślę, że jeszcze wrócimy do tego tematu, zwłaszcza, że jest jubileusz Fundacji Wolności i Demokracja. Również ważne wydarzenie do omówienia, a w tej chwili posłuchajmy Olecha Skrypkę. Muzyka z Ukrainy, ale z takim australijskim rodowodem, ponieważ Olek Skrypka, często lubię sięgać po ten utwór, wykonał standard muzyki heavy metalowej, jeżeli można powiedzieć, Highway to Hell w ukraińskim, bardzo brawurowym, kozackim, można powiedzieć, w wykonaniu, już z innym z tytułem, nie ma tam piekła na szczęście, tam jest po prostu zachęta, aby hala do nas przyszła. A więc Olech Skrypka i Halu Prychoć. Olech Skrypka wykonał utwór AC/DC Highway to Hell. Wojciech Jankowski żegna się z Państwem. To była audycja przygotowana przez redakcję Kuriera Galicyjskiego. Bardzo dziękuję Mateuszowi Jerzewskiemu, który dzisiaj bardzo pomógł w wykonaniu tej audycji. I przenosimy się do Warszawy. Co gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie, gdzie śpiewy przytulu i płucą ze snu. Studio Lwów. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Audycja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.